Szymon, ty jesteś młodą osobą, która odnalazła patent na to, jak mieć takie samochody i nie musieć za nie płacić. Siedząc w jednej z kawiarni na krakowskim Kazimierzu, wymyśliłem swój program. Znajdujemy się dosyć blisko skrzyżowania ulicy Izaaka i Kupa. Duży w maluchu ekstra. Urodziłem się w Krakowie, większość życia spędziłem w tym mieście i pod koniec dzisiejszego odcinka pokażę Wam kilka swoich ulubionych miejscówek, a także miejsce, w którym wpadłem na pomysł nagrywania filmów na YouTube'a. A teraz zapraszam Was na spotkanie z klasyczną motoryzacją i Szymonem. Swoją drogą napiszcie koniecznie w komentarzach, czy wolicie auta starsze, czy te nowoczesne, no i oczywiście dlaczego. Szymon, ty jesteś młodą osobą, która odnalazła patent na to, jak mieć takie samochody i nie musieć za nie płacić. Sprawuję nad nimi pieczę i dbam o to, żeby zostały dla Was, widzowie. Mam do czynienia z tymi samochodami na co dzień, jestem za nie odpowiedzialny. Te samochody mają coś, czego często nie mają ekskluzywne samochody, czyli były używane przez większość społeczeństwa. Polskie Fiaty to jest krok milowy w polskiej motoryzacji. Tutaj mamy ciekawy model. Jest to Fiat 127P. Sprzedano około 6000 sztuk na polskim rynku. Ten samochód można było dostać tylko za dewizy dolarowe. Było to ówcześnie około 1900 dolarów. W przeliczeniu na ówczesne polskie zarobki, które miesięcznie wynosiły 20-25 dolarów, łatwo sobie można policzyć, kogo było stać na ten samochód i stwierdzić, że niewielu. Czyli to było więcej niż Mercedes dzisiaj, powiedzmy. Być może. Inną sprawą jest to, że w latach 80. rozpoczęły się strajki. Załogi doświadczonych robotników próbowano zastępować na przykład wojskowymi żołnierzami. Możesz sobie wyobrazić, jak to miało wpływ na produkcję. Czyli chcesz mi powiedzieć przez to, że każdy kolejny rocznik był coraz gorszy? To chyba nie jest tak, że one po kolei były, ale były takie kryzysy jak na przykład rok Solidarności, stan wojenny. Po prostu wiesz, żeby produkować coś dobrego, ludzie muszą mieć wysokie morale, muszą w to wierzyć. Jeżeli tego nie ma, to ciężko o dobry produkt. Jeśli miałbyś przybliżyć historię związaną z polskimi prototypami i autami, które były eksportowane na zachód, to w tej opowieści jakiego wątku nie mogłoby zabraknąć? Nie mogłoby zabraknąć tego samochodu, czyli Fiata 125P, naszego sukcesu eksportowego z lat 70. Został też doceniony na zachodzie, Wielka Brytania kupiła bodaj 25 tysięcy sztuk, Francja 30 tysięcy. Jak na tak zaawansowane kraje z tak bogatą tradycją motoryzacyjną, to były niewątpliwe sukcesy. Jedną z prób zmotoryzowania Polski było wprowadzenie tak zwanych mikrosamochodów. Jeden z nich jest prototypem, to właśnie Smyk. Mikrusa wprowadzono do produkcji seryjnej, ale wyprodukowano zaledwie 1600 egzemplarzy. Trzeba było być niezwykle sprawnym, żeby się do niego dostać. To był znak czasów. Jakby już w Europie Zachodniej wcześniej były samochody, które miały wejście od przodu. No i pamiętajmy cały czas, że był to prototyp. Myślę, że wchodzenie od przodu jest również uprawnione w prototypie. Fiaty 126P dobrze się sprzedawały w całej Europie. Dość powiedzieć, że w momencie ich produkcji w rankingu samochodów osobowych znalazł się w pierwszej dziesiątce europejskiej. Jego cena oscylowała wokół dwuletnich zarobków polskiego robotnika. Powiedz mi szczerze, co możesz powiedzieć o Polakach za sprawą naszych wątków motoryzacyjnych? Jeśli miałbym powiedzieć jednym zdaniem, to powiedziałbym, że zamiłowanie Polaków do motoryzacji świadczy o tym, że jesteśmy narodem indywidualistów. Nie jest to ani komplement, ani przygana, ale faktem jest, że Polacy mają wielkie dążenie do posiadania samochodu. A tymczasem zapraszam widzów na przejażdżkę po krakowskim Kazimierzu, gdzie narodził się zamysł tworzenia kanału na YouTubie prawie 7 lat temu, więc jeśli chcecie zobaczyć, gdzie duży w maluchu się urodził, to musicie zostać z nami. Szymon, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki, cześć.
Właśnie przy tej ulicy, przy ulicy Izaaka, siedząc w jednej z kawiarni na krakowskim Kazimierzu, wymyśliłem swój program. I poproszę naszą cudowną przewodniczkę Anię o to, żeby wytłumaczyła nam, jaka jest historia tego miejsca, tej ulicy, jak i okolicznych zabytków. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy teraz na krakowskim Kazimierzu, tak naprawdę w samym jego sercu. Znajdujemy się dosyć blisko skrzyżowania ulicy Izaaka i Kupa. Interesujące nazwy, ale też takie bardzo typowe, charakterystyczne i symboliczne dla samego Kazimierza. Obydwie te nazwy pochodzą od nazw synagog, które przy tych ulicach się znajdują. Synagoga Izaaka, nazwana po swoim fundatorze, i synagoga Kupa, o dosyć interesującej dla nas wszystkich nazwie. To słowo pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy po prostu kasa. Kasa, do której zbierano datki dla gminy żydowskiej przed wojną. W każdym razie z racji koronawirusa musimy dzisiejszy odcinek realizować w takich dwóch przestrzeniach. Nasza przewodniczka będzie oprowadzała nas po różnych interesujących miejscach zlokalizowanych na Kazimierzu, a ja pokażę Wam, jak piękne jest to miejsce. I pamiętajcie, że jeżeli będziecie w Krakowie, to koniecznie musicie napisać do mnie, spotkamy się być może i zrobimy sobie oczywiście fotkę z maluchem. Aniu, co teraz nam pokażesz? Teraz wyruszamy w stronę Placu Nowego. Za Twoimi plecami jest Okrąglak, miejsce, w którym można się posilić zapiekanką. To miejsce popularne jest szczególnie w nocy, natomiast sama historia Placu Nowego jest również bardzo fascynująca. To tutaj przed II wojną światową w tym budynku znajdowała się koszerna żydowska rzeźnia, a na samym Placu Nowym znajdowało się targowisko. Po wojnie to miejsce opustoszało, żeby jakieś 30 lat temu wrócić do życia. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, to ulica Szeroka. Ulica Szeroka była kiedyś głównym placem żydowskiej części Kazimierza. Kazimierz jako miasto został założony przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. A ten budynek, który widzicie teraz za mną, to właśnie synagoga stara. Jest to najstarsza synagoga w Krakowie, ale również najstarsza ciągle istniejąca synagoga w Polsce. Dzisiaj w Krakowie żyje około 1000 Żydów, natomiast sytuacja przed wojną była zupełnie inna, bo aż 25% wszystkich mieszkańców Krakowa stanowili Żydzi. 68 tysięcy Żydów mieszkało w Krakowie przed wojną. A jak radzi sobie tutejszy biznes? Bo Kraków żyje z turystów, a ich w czasie koronawirusa troszeczkę jest w mieście mniej, ale to się zmienia im plus. Życie zaczyna wracać powoli do normy. Mamy już pierwszych turystów, na razie oczywiście tylko z Polski, ale też już pierwsze zapytania o wycieczki przychodzące z zagranicy, co znaczy, że ludzie dalej o Polsce pamiętają, chcą tutaj przyjeżdżać, a co najważniejsze to to, że sami Polacy przypominają sobie, że są takie piękne miejsca, są takie miejsca jak Kazimierz, że warto tutaj przyjechać, warto tutaj zajrzeć i też lokalsi mogą te miejsca odkrywać od nowa. Następne miejsce, do którego się udamy, to Kładka Bernatka. Tak naprawdę ta kładka łączy ze sobą dwie dzielnice, krakowski Kazimierz oraz Podgórze. Nie trudno zauważyć wszechobecne kłódki. To właśnie zakochane pary, czy pary, które właśnie wzięły ślub, przychodzą tutaj w to miejsce, żeby taką kłódkę zawiesić. Bardzo często na tej kłódce znajdują się ich imiona. Klucz do kłódki jest wyrzucany do rzeki i oczywiście ma to być symbol wiecznej miłości tej pary. Innym bardzo ciekawym elementem kładki Bernatka są rzeźby zawieszone na tej kładce. Są to rzeźby autorstwa polskiego artysty Jerzego Kędziory i są to rzeźby przedstawiające akrobatów czy cyrkowców. Teraz już przechodzimy dalej kładką Bernatka i udajemy się do Podgórza. Podgórze to jedna z tych dzielnic Krakowa, które kiedyś były osobnym miastem. Właśnie w roku 1915 Podgórze zostało dołączone do miasta Krakowa i stało się jedną z jego dzielnic. Za chwilę zobaczymy sobie jedno z najpiękniejszych miejsc Podgórza. Co w tym kościele jest takiego wspaniałego i fascynującego? Przede wszystkim styl, w którym został zaprojektowany. To neogotyk. Główna wieża kościoła świętego Józefa inspirowana jest hejnalicą kościoła mariackiego. Nieopodal znajduje się jeden z najpiękniejszych parków Krakowa i jest to Park Bednarskiego. Jeżeli marzy Wam się pokarmić w Krakowie wiewiórki, to właśnie do Parku Bednarskiego powinniście się udać. Z pewnością jest to miejsce warte odwiedzenia. Tak
takich ciekawych miejsc w Krakowie jest na pewno dużo więcej. Póki co bardzo dziękuję Ani za oprowadzenie mnie po Krakowie i Szymonowi za pokazanie ciekawej kolekcji aut. Tymczasem proszę Was, żebyście w komentarzach napisali, z którego miasta jesteście, skąd są widzowie Dużego w Maluchu. No i do zobaczenia na YouTubie oraz na drodze. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.